Partnerem medialnym programu jest Antyradio. Sponsorem programu jest Triumf Polska. Marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Malaguti na dobry początek, riderstore.pl. Masz kolizję drogową? Dzwoń, my się wszystkim zajmiemy. Centrum Motoryzacji Bemowo. Sponsorem programu jest marka Indian. Witajcie w Motośladzie. Dziś w programie Julian z Patina Deluxe opowie, jak krok po kroku przebiegała renowacja Moto Guzzi Cardellino. Witamy w odcinku specjalnym poświęconym Moto Guzzi Cardellino, ale tak naprawdę człowiekowi, który to wszystko poskładał do kupy. Ma to naprawdę masa fajnych części, ale nie do końca dobrych, nie do końca trzymających się parametrów i nie do końca dobrze wyglądających. Julku, to była naprawdę fajna sytuacja i w pewnym momencie, jak już robiłeś tego Moto Guzzi Cardellino, zadzwoniłeś do mnie, powiedziałeś, wiesz co, szkoda, że nie wziąłem tego Simpsona SR2, bo byłoby o wiele łatwiej. Tak powiedziałem, muszę się przyznać. Simpson SR2 z naszej zachodniej granicy prawdopodobnie nie przysporzyłby tylu znaków zapytania i zakrętów, więc tak, no byłyby do niego dostępne części, a do tego nie było nic, u nas przynajmniej tutaj i w internetach gdzieś tam bliżej dostępnych. Jurku, ale wiesz, to też jest specyficzna sytuacja, bo ty na co dzień zajmujesz się motocyklami zabytkowymi, jest ich mnóstwo, robisz i SHL-ki, WS-ki, Junaki, to jest jakby twój chleb powszedni, natomiast to był wynalazek, o którym my nie wiedzieliśmy za wiele, nawet mieliśmy nawet wątpliwości, czy to jest Cardellino, czy to jest Guzzino, trudno powiedzieć, być może ktoś z Państwa oglądając ten materiał powie, to jest, ale naprawdę słuchamy tylko odpowiedzi wynikających z tego, że mają Państwo głęboką wiedzę na temat historii Moto Guzzi. No dobrze, odbierałeś go z Warszawy, jak spojrzałeś na niego pierwszy raz, to pomyślałeś pewnie to co ja, ale kawał fajnej fury. Tak, bardzo mi się spodobał przede wszystkim trapez, bardzo lubię sprężyny, takie rzeczy, to wszystko. Na początku stwierdziłem, że może zostawmy go w patynie. Bo się tak zapowiadał, że... W końcu twoja firma nazywa się Patina Deluxe. Zgadza się, z zamiłowania do tegoż nalotu. Natomiast no doszliśmy do tego, że zbiornik był lakierowany, że część tylna, czyli błotnik, zawieszenie tego błotnika, bagażnik, że to też było w innym odcieniu niż te oryginalne elementy, czyli błotnik przedni. Nie bardzo szło z tego zrobić patynę z jednego kawałka. I to wszystko tak zamaskować. No wiesz, patyna to jedno, a doprowadzenie tego do takiego stanu, w jakim się obecnie znajduje, to drugie. Piaskowanie. Trzeba było to wypiaskować, żeby można było cokolwiek dalej z tym robić. Mm-hmm, tak, dokładnie. Zaczęliśmy od piaskowania. Tym się zajął kolega z firmy Piaskowanie Malowanie Proszkowe w Bolechowie pod Poznaniem, który nam to wszystko wypiaskował, a następnie proszkowo pomalował sprężyny wahacza, sprężyny siedzenia i stelaż siedzenia na czarno. I to wszystko, co chciałem proszkowo. Nic więcej, bo wiedziałem, że to po prostu w tym miejscu się nada, że to pracuje, że wymaga odpowiedniego potraktowania. Ale wiesz co, to było troszeczkę archeologii, delikatnie mówiąc, bo odkręcałeś sprężyny i zobaczyłeś, że gdzieś tam, w miejscu nienaruszonym zębem czasu, jest czarny lakier. Tak było, rzeczywiście. Elementy niektóre były skorodowane całkowicie, to znaczy zeszły z nich wszystkie powłoki. I trzeba było szukać w miejscach światło niedostępnych, że tak się wyrażę. No dobrze, to potem pojawiła się operacja pod tytułem prostowanie i blacharka, delikatnie mówiąc. Tak. I z tą sprawą uderzyłem do mojego serdecznego kolegi Michała Czarneckiego z Automobil Garage, który zajmuje się głównie, znaczy w zasadzie tylko i wyłącznie renowacją blacharki samochodów zabytkowych pod Poznaniem. No i chciał się włączyć w ten projekt, chciał pomóc, wyszło mu super. Myślę, że poza wieloma naprawami, które tu trzeba było zrobić, jakieś podspawanie, jakieś pajączki rozchodzące się, pęknięcia, wykonał dla nas dźwignię zmiany biegów, której nie było w ogóle. Wykonał to ze zdjęć.
bazując tylko na tym, co zobaczył, bo nie mieliśmy wymiarów, nie szło tych wymiarów zdobyć, nie było kogo spytać, zadzwonić, zmierzyć, no i zrobił to super. No i to działa, co najważniejsze, proporcje zostały zachowane zgodnie z oryginałem. Tak, tak. I jeszcze tylko dodam, że zdziwiłem się już na ostatecznym montażu tego pojazdu, że w zasadzie założyłem cięgno i dźwignię i nie musiałem tego regulować. To po prostu pasowało super. No wiesz, a tu jest parę niewiadomych. Zbiornik nie był zamontowany, przymocowanie samej dźwigni, zmiany biegów też w innym miejscu. Wszystko to długości wodzików, no coś nieprawdopodobnego. Dobrze, to teraz zaczęło się malowanie. To był już taki etap, w którym wychodziłeś jakby z podziemi i powolutku na powierzchnię. Zgadza się. Ustaliliśmy najpierw, czym malować, w jaki sposób. No i wybraliśmy produkty firmy Novol, Skomornik pod Poznaniem. Novol ma taką serię Novol for Classic Cars. Konkretne materiały właśnie do renowacji zabytkowych samochodów, tudzież motocykli. Mowa o wykończeniu akrylowym, no bo te pojazdy tak były lakierowane, nie było metalików, nie stosowano lakierów bezbarwnych. Pojechaliśmy do Novola, dobrali nam kolor z przedniego błotnika, gdzie zachowała się oryginalna barwa. Tam też nawet go nam zapodkładowano epoksydem, ponieważ to było wszystko świeżo po piaskowaniu i nie chcieliśmy, żeby, broń Boże, na jakiś nalot korozji na to naszedł. Następnie wzięliśmy od nich lakiery i udaliśmy się do Guli Customs, gdzie Piotr Gulczyński polakierował nam ten oto pojazd. Wiesz, to obserwowałem na różnych zdjęciach, które przysyłałeś, pracę Piotrka. To naprawdę była robota, wręcz delikatnie mówiąc, perfekcyjna. On malował pędzelkiem, zresztą to chyba też twój zamysł, żeby nie malować tego jakimś tam pistoletem. Zgadza się. Szparunki były wykonane ręcznie, pędzelkiem, ale od taśmy, że tak powiem w cudzysłowie, ponieważ no już nie jest tak łatwo o fachowców, którzy robią to wszystko z ręki, a problem tutaj jest tym większy, że idą dwa równoległe szparunki, które muszą być odpowiednich szerokości. Z tego co pamiętam, węższy szparunek czarny ma 1,5 mm, a złoty 1,8 albo 2. I myśmy te grubości zachowali. A możesz mi powiedzieć, kto robił szablony? A szablony robiła moja żona, Weronika. Na moją prośbę, zanim to wszystko poszło oczywiście do piaskowania, wzięliśmy kalkę techniczną, rzeźbiliśmy, aby miała kształt błotnika i następnie to zostało odpowiednio, że tak powiem, ustalone, może nie kołkami ustalającymi, ale złamanym ołówkiem w otworach do montażu błotnika, no i było odrysowywane. Guli Customs to świetnie wykorzystał, trochę się uśmiechnęli, ale bardzo ucieszyli i powiedzieli, że dobrze przygotowane, także komplement wjechał. No i chyba się udało. Dzięki bardzo, Weronika, przy okazji. Za momencik wracamy. Kolejne etapy restauracji Moto Guzzi Cardellino za moment. Sponsorem programu jest Triumf Polska. Marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Malaguti na dobry początek, riderstore.pl. Masz kolizję drogową? Dzwoń, my się wszystkim zajmiemy. Centrum Motoryzacji Bemowo. Sponsorem programu jest marka Indian. Powracamy do projektu Moto Guzzi Cardellino w garażu, w warsztacie Patina Deluxe Julka był wykonywany. Powiem wam tak, wszystko pięknie, motocykl zaczyna wyglądać, brakuje jeszcze trochę tego połysku. Co się później działo, bo trzeba było to wszystko pochromować, doprowadzić do ładu. Zgadza się. Rozebraliśmy pojazd. Chromy zleciłem firmie Agrem z Rozłazina. Remigiusz Gryn postanowił się tego podjąć i rzeczywiście te chromy na miedzi, na niklu są zrobione super. Pewne elementy trzeba było troszkę inaczej potraktować, jak na przykład kranik, czy elementy gaźnika, które miały drobne gwinty, których nie bardzo było jak zabezpieczyć.
Dlatego zrezygnowaliśmy z miedzi, ponieważ one same były na przykład z mosiądzu, więc ten podkład nie był potrzebny. W związku z tym warstwa chromu mogła być cienka i wszystko super pasowało. Pasowało do pewnego momentu, potem się okazało, że mamy pewien drobny problem z kołami. Oj tak, niestety no, koła przedniego nie było. Dlatego w zasadzie no, jest to troszeczkę składak naszego pomysłu, ale zgodny z tym, jak to wyglądało w oryginale na zdjęciach. No wiesz, przepraszam cię, obręcze są oryginalne. Obręcze są owszem, rzeczywiście ściągane z Włoch przez naszego kolegę Przemka Koczona, który ze Szwajcarii tym sterował. Zdobył dla nas te obręcze, do których później no, musieliśmy dobierać szprychy, wyliczyć to wszystko, zapleść, wycentrować. Z tymi szprychami był kłopot o tyle, że no, praktycznie myśmy się opierali głównie na zdjęciach, obrazkach i innych rzeczach, ale wyliczenie tych szprych to nie była łatwa sprawa. Nie była łatwa właśnie dlatego, że ta przednia piasta jest nieco inna niż tylna. W związku z tym bazowaliśmy na wyliczeniach programami komputerowymi. Tym się zajął mój kolega Kamil Romanow. Liczył to kilka razy, zamówiłem te szprychy, przyszły, on to zapludł, wycentrował, okazało się, że piasta względem obręczy ucieka w bok, dlatego musieliśmy dobierać to na zasadzie troszkę prób i błędów. No finalnie po wielu tygodniach walki, można powiedzieć, bo to wszystko trzeba zamówić, to musi przyjść, trzeba to odesłać, udało się zapleść, wycentrować, no i na tych pięknych obręczach rzeczywiście wygląda obłędnie. Wiesz, no, obręcze obręczami, wszystko naprawdę jest dopracowane do granic możliwości, ale trzeba na tym jakoś usiąść. Siedzenie było naprawdę w stanie agonalnym. Owszem, było poszarpane dość mocno. No i było też popękane, jeśli chodzi o stelaż, był skorodowany. Nie do końca to wszystko pasowało. Sprężyny tego siedzenia były popękane, więc sprężyny dorobiliśmy w Luboniu pod Poznaniem, w firmie, która podjęła się tego, a stelaż, tak jak całą blacharkę motocykla, ponaprawiał Michał Czarnecki z Automobil Garage. No a następnie, jak już ten stelaż przygotowaliśmy jak należy, wysłaliśmy go do oficyny rymarsko-kaletniczej Pilot Leder, do naszego kolegi, który wykonał to przepiękne poszycie skórzane, naprawdę robi robotę. Wiesz co, pojawia się taki problem, bo ten silnik zapalał, kiedy ty go odbierałeś, on ci się do końca nie podobał. Pojawiły się tam problemy z wałem korbowym, trzeba było to doprowadzić do ładu. Też pomoc od ludzi przyszła. Tak, tak, jak najbardziej. O silniku mogę mówić długo, natomiast zacznijmy od wału korbowego. Wał korbowy no, był po prostu zużyty, dlatego został zregenerowany w firmie Dormar w Poznaniu przez pana Marka Olachowskiego. Łożyska były nietypowe, więc no też nie było łatwo je dostać, a zamiast zimmeringów były manszety, które też były no troszkę zaskoczeniem dla mnie w tym silniczku. Udało się je dostać, natomiast montaż był dramatyczny. Wydłubywanie tego z tych zakamarków, gdzie one już nie były gumowe. One się stały z kamieliną, więc no, czasem to było rzeźbiarstwo, żeby je wykuć po prostu stamtąd. Wiesz, do tego dochodzą jeszcze kwestie tak zwanych chromów technicznych. Ty na wiele elementów tutaj musiałeś je położyć. Tak. U siebie w warsztacie stosuję chrom techniczny dość często do regeneracji, na przykład zużytych osi wahacza, do zużytych osi trapezu przedniego. No były wytarte, ktoś tego nie smarował, ktoś to zaniedbał, dlatego zostały przeszlifowane na wymiar, żeby je zaniżyć, zabielić. Następnie został położony chrom techniczny, później przeszlifowane pod wymiar nominalny i zostało wszystko wytulejowane, wytoczone tulejki, rozwiercone, także jest spasowane na ciasno. Tak jak ma być. Gra. Dobrze, silnik, owszem, w środku jest go fajny, z zewnątrz wygląda w tej chwili, jakby wyszedł przed chwilą z fabryki. Pewnie było też mnóstwo roboty z tym silnikiem. Tak, silnik został oczyszczony poprzez szkiełkowanie. Tak to powiem, ponieważ często ludzie szkiełkują i już tak zostawiają. Ja się z tym nie zgadzam, ponieważ to jest za bardzo matowe i nie wygląda tak jak z fabryki, dlatego silnik był oczyszczony. Mój kolega z Dopiewa pod Poznaniem wyszkiełkował nam te kartery, firma WTE Serwis, grubym granulatem kulek, tak żeby był gładki, a nie chropowaty, a następnie ręcznie pucowany po prostu włókniną stalową
przez wiele godzin. Wiesz, materiały ścierne pozornie to łatwa rzecz, ale jednak trzeba umieć je dobrać albo też poradzić, czego używać. Zgadza się. No, wymaga to jakiegoś tam doświadczenia. W każdym razie w takich tematach zawsze radzę się mojego serdecznego kolegi Adama ze sklepu Amirror z Poznania, który też zaoferował się pomóc przy tym konkretnym projekcie i wyposażył nas w odpowiednie materiały, zarówno ścierne, jak i polerskie, no bo niektóre rzeczy trzeba było przepolerować, także Adam jak zawsze sprawdził się na medal. To jest o tyle fajne, że tak wiele firm pomagało przy tym projekcie, bo umówmy się, ani Julka, ani mnie nie stać na takie prezenty, jak zrobienie motocykla z własnej kiesy. Dlatego bardzo dziękujemy firmom, które chciały nam w tym pomóc. Naprawdę szacun potężny. Przechodzimy do ostatniego etapu, bo wspomnieliśmy o tych szprychach. Szprychy już mamy, wszystko jest poskładane. Zębatki, to też była niezła jazda i zdawcza, bo zębatki zdawczej w ogóle nie było. Zębatki zdawczej nie było w ogóle, dlatego pojazd, jak od ciebie odbierałem, no nie był jezdny. Nie był jeżdżący. Zębatkę trzeba było dorobić od zera. Osadzenie jej też jest troszkę nietypowe, ponieważ jest na kwadracie jakby osadzona, na wałku, gdzie zazwyczaj jest to wielowpust. W każdym razie udało się to zrobić i no i wszystko gra. Wiesz co, wszystko gra, jeszcze jeden ważny element. Linki w tamtych czasach, linki, przewody były schowane w specjalnym oplocie. Ty nawet o to zadbałeś. Tak, nie mógłbym sobie tego odpuścić, bo no, diabeł tkwi w szczegółach, jak to mówią. Dlatego pancerze, które były wcześniej, się po prostu rozsypały. Były w otulinie bawełnianej i w takiej konserwacji. To wszystko było popękane, linki były poszarpane, dlatego dorobiłem je od zera. Na pancerze jest naciągnięta odpowiednia warstwa na wzór oryginału. Oczywiście będzie to o wiele odporniejsze od oryginału. No. I tak samo w podobnym oplocie jest zrobiona cała instalacja elektryczna od zera. No i mam nadzieję, że się podoba. Jak wiadomo, prąd to ważna sprawa. Prąd już mamy za sobą, także linki. To były wszystkie elementy, o których mówiliśmy. Chyba o niczym, Julek, nie zapomnieliśmy. Bo naprawdę było mnóstwo roboty. Już kalamitki widzę, jakieś elementy, które dopiero teraz zauważam. Wszystko jest dopracowane, zrobione. Będę mógł to przesmarować. Słuchaj, tak, mam nadzieję, że to przesmarujesz wszystko. Natomiast był jeden element, na który osobiście nie mogłem patrzeć. Nie wiem jak ty. Silikonowy przewód zapłonowy. Fuj, w dodatku przeźroczysty. Dlatego postanowiłem ze swoich zbiorów tutaj wyciąć ci taki kawałek bawełnianego, oryginalnego, nowego z epoki. Jest zakuty, czarny, pasujący do reszty. Ale żebyś mógł czasem wspomnieć tą gimelę, jaka to była, postanowiłem dać ci go na pamiątkę. Piękności. Trochę zbyt współczesne. Jest jeszcze jedna rzecz. Możesz sobie z tego zrobić breloczek do kluczy. Pokrętka dźwigni zmiany biegów. To jakaś taka zabawa w tiki-tiki, jak znajdę drugi taki, to będę sobie mógł postukać. Zgadza się, ale Olku, przepraszam, że wchodzę ci w słowo. Mamy takich przyjaciół w Wągrowcu pod Poznaniem, Paweł i Marlenka. Nasi serdeczni przyjaciele motocykliści, którzy jak zobaczyli ten projekt, stwierdzili, że bardzo chcieliby jakoś zapisać się w nim. I właśnie dlatego wykonali dla ciebie coś, w czym będziesz mógł się godnie na tym motocyklu reprezentować. Co masz na myśli? Mogę? Dziękuję. Jak słusznie zauważyłeś na początku dzisiejszego naszego spotkania. No właśnie. Tak, widziałem, że strasznie mi pozazdrościłeś. Zazdrościłem ci potwornie. Wiem, dlatego... O rany. Czerwony gutcowy t-shirt. To jest od... O rany. Pokaż to z tyłu. Jest ostry, więc nikt cię nie podrobi. Kochani, bardzo wam dziękuję. Staram się do każdego motocykla mieć coś takiego, co będzie do niego pasowało, ale daliście czadu. Naprawdę. Żebyś nie zapomniał, kto renowację robił, jestem tu i ja. A tutaj, tu jest półgoła baba, więc może o niej nie będziemy wspominać. W każdym razie to wykonała dla ciebie pracownia artystyczno-krawiecka z Wągrowca, pracownia Adelka. Kochani jesteście, naprawdę wielkie dzięki, będę chodził z dumą w tym wdzianku. Pojawimy się, mam nadzieję, na zlocie Moto Guzzi, to setna rocznica w 2021. No, będę, mam nadzieję. Tak się kończy cała akcja z Moto Guzzi Cardellino, naprawdę prezentów, niespodzianek, mnóstwo, dzięki ci wielkie, Julku.
Dzięki wielkie. Sponsorem programu jest Triumf Polska. Marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Malaguti na dobry początek, riderstore.pl. Masz kolizję drogową? Dzwoń, my się wszystkim zajmiemy. Centrum Motoryzacji Bemowo. Sponsorem programu jest marka Indian. Partnerem medialnym programu jest Antyradio.